To jest Akademickie Radio Index. Index. My świętujemy drugi dzień. Wczoraj świętowaliśmy w Filharmonii Zielonogórskiej, gdzie zaprosiliśmy z racji jubileuszu i nadania imienia szkole Polską Operę Królewską, która przybyła na ten koncert, na ten jubileusz, ponieważ nasz patron przez ostatnie 3 lata swojego życia był jej dyrektorem. Więc świętowanie zaczęło się wczoraj. Wczoraj też odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole przez wręczenie przez pana przewodniczącego Rady Miasta uchwały w taki sposób bardzo oficjalny, uroczysty. To było wczoraj. A dzisiaj natomiast jesteśmy tutaj w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ świętujemy wciąż, pokazując symbole szkoły, bo kolejnym symbolem oprócz patrona jest sztandar szkoły. I to jest pierwszy element, natomiast później będziemy wspominać właśnie te 60 lat naszej działalności, naszej szkoły. Ale będziemy to czynić równolegle, ponieważ nasz patron blisko naszej pierwszej siedziby mieszkał i my chcemy wspominać również jego życie, jego losy, więc będzie równolegle historia naszej szkoły spleciona z historią pana profesora Ryszarda Peryta. Jest to zielonogórzanin, postać nietuzinkowa, człowiek znany w świecie, ponieważ opracował wszystkie dzieła Mozarta, wszystkie dzieła Monteverdiego, wielki artysta, wielki aktor, dyrektor wielu oper, teatrów, więc jest to przede wszystkim ogromnie wartościowy człowiek. Po pierwsze, zawsze zostanie moim bratem ukochanym. Po drugie, zawsze zostanie dla mnie wielkim twórcą. A po trzecie, na zawsze będzie dla mnie tym, który w sposób szczególny rozumiał teatr i operę, ponieważ zawsze mówił, że opera to służba. Takie też jest znaczenie tego słowa. To po pierwsze, a po drugie, jak chyba nikt na świecie, w sposób szczególnie rzetelny i uczciwy promował kulturę polską, ale też nie tylko polską, ale jakby polską formę jej prezentacji. Kiedy dowiedziałam się, że to dzieci i ich rodzice wybrali Ryszarda, byłam bardzo wzruszona, a ponieważ, jak podkreślam to od bardzo dawna, Rysiek był szczególnie bliskim wujkiem dla moich córek. Spędzał z nimi bardzo dużo czasu, bawił się z nimi, zabierał je na wycieczki, dużo z nimi rozmawiał, opowiadał, był dla nich też przyjacielem. W związku z tym pomyślałam sobie, że to świetny pomysł i że tylko wypada się cieszyć, że te dzieciaki będą miały takiego przyjaciela. Ta szkoła już jest bardzo stara i bardzo dużo ludzi do nich przychodzi. Same nawet niektórzy starsi ludzie przychodzą przed szkołę, żeby zobaczyć, kiedy się w niej uczyli. Bardzo dużo pani dyrektor też widzi, jak my się staramy, żeby dbać o tą szkołę, żeby nie niszczyć jej. No ale są niektórzy tacy uczniowie, którzy no nie zawsze są tacy w porządku z nami. My też próbujemy szanować naszą szkołę. To jest Akademickie Radio Index. Index.